Bardzo długo uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej numer 5 czekali na godziwe warunki w salach gimnastycznych i na boisko z prawdziwego zdarzenia. Lekcje WF-u odbywały się w warunkach, które nie zachęcały do aktywności fizycznej. Boisko, jak i sale, mocno dotknął ząb czasu, a i zużycie bloku sportowego nie napawało energią tak w sporcie potrzebną. Czy warto było czekać? Raczej tak, bo przemiana jest ogromna. Tylko w boisko i jego otoczenie zainwestowano niemal 13 milionów złotych i faktycznie przełożyło się to na jego estetykę, ale przede wszystkim na funkcjonalność. Blok sportowy zmienił się nie do poznania. Boisko do piłki nożnej dostało na z syntetycznej trawy, pojawiła się porządna bieżnia, dwie skocznie i rzutnia. Jest tu także miejsce do piłki plażowej. W sale oraz niezbędne zaplecze szatniowe włożono kolejne miliony. Te obiekty będą służyły najmłodszym mieszkańcom wiele lat, uważa prezydent Czesław Rankiewicz. Gruntowny remont bloku sportowego, a w przypadku boiska właściwie jego budowa od podstaw, możliwe było dzięki wsparciu z funduszu Polski Ład. 30 milionowe dofinansowanie nie tylko pozwoliło uporządkować i stworzyć dobre warunki w piątce. Jak pamiętamy, znacząca część dofinansowania Została przeznaczona na przebudowę pływalni przy szkole numer 10. Na koniec tej inwestycji uczniowie jeszcze muszą poczekać, ale jeśli efekt będzie tak spektakularny jak w szkole numer 5, to z pewnością warto uzbroić się w cierpliwość.